Gratulujemy wygranej w naszym kolejnym plebiscycie. Będziesz gwiazdą trzeciej okładki na Dzień Kobiet. I wygrałaś, zostałaś dziewczyną lata 2010. Dziewczyną 7. Jak wspominasz? Bardzo przyjemnie, dlatego ponownie wzięłam udział w konkursie. No i bardzo dobrze wspominam ten okres. Jak tam, to taki jak teraz się zaczęło. Długo prowadziłaś w naszym rankingu, właśnie w pierwszym miejscu i ostatecznie pokonałaś bardzo dużo pięknych dziewcząt z naszego regionu. Jak się czuje, że to? Bardzo fajne uczucie, bardzo przyjemne, chociaż tak naprawdę nie spodziewałam się tego wygrania, chociaż prowadziłam przez dłuższy czas, no, ale z czasem coraz więcej jest występowało i naprawdę bardzo ładnych dziewczyn. Ktoś ci kibicował, czy rodzina, przyjaciele pomagali? Rodzina, tak. Głównie rodzina, głównie przyjaciele, to wiadomo, ale też dużo osób, których w ogóle nie znałam, bo dostawałam prywatne wiadomości na portalach społecznościowych od osób, które mi kibicują, są na moim miejscu, to było bardzo miło, ponieważ wiedziałam, że rodzina zawsze i przyjaciół będą wspierać.